Witam serdecznie, tym razem w zimowym krajobrazie. Już jest jakieś minus 1, minus 2, słońce coraz niżej, więc chciałem pokazać tym razem tego pacnika w terenie. Szedłem sobie dzisiaj, używam takiej konfiguracji na statywie, dwie przedłużki, mała cewka i teleskop. Przeciwwaga rozwinięta do końca. Jestem na siódemce, stroi to bardzo ładnie. Tutaj cała cewka pracuje, nie jest warte nic. Już SWR jest rządu jednego. Tutaj moim celem dzisiaj nie jest może robienie jakiejś łączności, aczkolwiek słyszałem stację też łamany Paweł, nie? Przed chwileczką pokażę może tutaj. Jak wygląda SWR? W radiu jest budowany analizator. Nie używam w tej chwili skrzynki. Puściłem analizator, żeby pokazać, jak to wygląda na paśmie. No jak widać, SWR praktycznie leży. To jest zaleta tego radia, że na 773 jest dokładnie jeden. Tak to wygląda, kurde, także nie będę już dalej się to bawił. Skrzynka w radiu jest wyłączona, nie? Oczywiście jest to krótka antena. Ale chciałem pokazać, że stroi się bez żadnych tutaj kombinacji. Oczywiście gdybym sobie tutaj no wyższe pasmo zwierał, to padło mi to w śnieg, rzecz jasna, przy stawianiu, no ale nic tu wielkiego się nie dzieje. Pobawię się jeszcze, póki słońce się nie schowa. Chciałem zwrócić uwagę też na to, że ta antena jest praktycznie niewidoczna, nic się nie odbija, nie świeci, tak jak w MP1. Oczywiście można sobie pomalować, no to rzutoka na moje stanowisko. Zaraz tutaj odpalę sobie, pokręcę radiem, odpalę sobie tutaj swojego tego czajniczka, kurde, survivalowego, który przy okazji też już nieraz pokazywałem. Stanowisko, jak widać, jest przygotowane. A tak wyszedłem trochę, korzystając tu z niewolnych. Mam tu czajnik. Będzie lekkie promowanie produktu. Lokowanie. To mały survivor kettle. Zaraz go odpalę tutaj. Zrobimy sobie kawę także. Tak, tutaj spędzam dzisiaj czas. Może jeszcze wypróbuję o 14. Przy okazji to są takie testy też zamrażania X-a 5105. No, bateria jest tu marna. Ale na razie daje radę. 11 V. Wyświetlacz nie zamarzł, chociaż widzę, że zwolnił trochę. Ciekaw jestem, co byłoby tu widać na kolorowych wyświetlaczach z panoramą, takich jak są przy takiej temperaturze w MCHF-ie czy ICOM-ie 705. No ale to może ktoś odpowie z was.
Próbujemy zwołać. Siergiej Paweł 4, znaki Greg Dmitry. No dobra, pozdrawiam. To by było na tyle, koledzy. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego w nowym roku.